Cześć, witajcie moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Luciusa, jest to już trzeci odcinek z Luciusa. I tak, myślę, tak jak ostatnio patrzyłem, myślę... Spokojnie, asasyn. Tak, jakieś 10 odcinków z Luciusa powinno być. Tak jak patrzyłem, bo jest 20 zabójstw w całej grze, więc powinno być 10 odcinków. Jak wiecie, na odcinek 2 robimy. Lucius, hey, how are you, mate? Kabonnoś. I w ogóle, ja chcę coś zrobić. Chcę zdobyć osiągnięcie. Za otwieranie tam szafek. Nie wiem, czy takie szafki, czy trzeba takie wysuwane otworzyć. Powinienem dostać po takim czasie. W ogóle uję sobie zróbmy. Gryzonie za mną nie przebadają, gdy mi nie posmakują, ze światłem się żegnają. Ze światłem się żegnają. I żeby włączyć światło dużo razy. Czy zobaczymy. Jest, okej. Teraz zróbmy to. Hej, cześć, nie witajcie, to live motherfucker. No, dzisiaj jak to oglądacie, to live będzie. Talerz, o której oglądaliśmy, może już był. Zbugowałem szafki. What the fuck. Dobra. Jebać. Może też trzeba... mama, kowa, dildosy chyba przed nami. Patrzcie jaka moc. Dobra, gdzie mamy iść? Tam? Tu, no. Shit, mate, no, nie wiedziałem. Cześć, tato, muszę wam pootwierać szafki, bo... Achievementa chcę zostawić. In real life. No, spędzę. Czy teraz? Wiecie, jaki ta gra ma problem straszny? Że ona się kuźwa... Cały dom się naraz renderuje i jak się przechodzi, to tak, tak dziwnie jak się no zareaguje. Okej, teraz jest, kto to jest? Hello! A to... O, okej. W ogóle notatnik sprawdźmy. Jed. A, to ten rzeźnik co był. O, to jest uja nam powiedzieliście. To fajnie. Tutaj mamy dom wejść, czy... Tu? Nie, co to jest? Living quarters, to ty... A tutaj chyba mieszkają ci ich pracownicy. Tak, chyba tak. Tak to wygląda. I to się nazywa living quarters, czyli... No... Jakieś żyjące tam, ale... Co to jest? Horror movies. Człowiek, jestem teraz szafki pootwieram, nie? Co to osiągnięcie? Będę próbował wszystkie zdobyć. Lecz chyba jedyne, których nie zdobędę, to będzie... Znaczy, na pewno mogę zdobyć te, żeby rozegrać 20 godzin. Ale żeby 40 chyba nie. Tu? Fuck, no. No, to... Księgowa? Bitch, nigga, shut the fuck up! Agnes. Główna pokojówka Agnes. Jest najbardziej wredna z nich wszystkich. Często oddaje się grzechowi obżarstwa. A jest to grzech śmiertelny. Znajdziesz sposób, by cierpiała. Jovita? Fucking cunt? Where the fuck are you? Krzyż! O, tu jest taty ten. O lol. Ja chcę to otworzyć. Fuck, gdzie jest krzyż? On nas ma jakieś malunki. Ale ja czuję cały czas, co krzyż gdzieś jest. Tato, kurwa, gdzie masz krzyż? Mnie co czuję.
Luthor to spierdale. Chuj go. Dobra, ten safe też będę chciał otworzyć czegoś razu. Ale to będę musiał... bo chcę zrobić osiągnięcie Sherlock Holmes. Tam jak Sherlock, to żeby otworzyć ten safe bez znajdywania jakiś tam poszlak. Ale tak, musimy coś zrobić, jakieś jedzenie zatruć, coś takiego, żeby ją zabić najwyraźniej. Bo grzech obżarstwa. Tu jest wyjście z domu, lol. Co to jest? LOL. Are you Jovita? No, you are fucking Susan. I don't fucking need you. I need fucking Jovita, bitch. Where the fuck is Jovita? Jovita, how, where the fuck are you? Kurwa, zostanę rycer. The fuck? Poeksplorujmy trochę ten dom. Mogę się wspiąć? Nie. O, Alistair. Agnes told me to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat ass and try it. Dokładnie. Come on. Don't worry. I'll clean that up in a moment. Przepraszam. Chciałem być taki wredny. Myślałem, że mogę w ogóle spić to. Chyba musimy iść do kuchni. Motherfucker! Go away! Milk. No, oni milka mają. Czekajcie. Poczekajcie chwilkę. Okej, ludzie. Wiem już, jak to zrobić. Więc robimy to. Tutaj teraz będziemy musieli w nocy chodzić. I mama będzie chodziła. I McGuffin będzie. Więc będzie trzeba uważać. Ale... Tutaj ominęliśmy. No. Agnes, trudka na szczerze, nie mogę zabrać tego. Teraz, bo będę wiedzieć, że to ja. Muszę tu wrócić, gdy reszta będzie spała. Więc teraz idziemy spać. I... Siema, czarnuszki. I jak... Jak staniemy w nocy, będziemy musieli uważać na mamę, żeby nas nie złapała. I wtedy pójdziemy... No. Po prostu zrobić to, co trzeba. Jutro live u was dziś. Serwis tak spamił o tym. Agnes, obudziłem się w środku nocy. Muszę uważać, żeby nikt mnie nie zobaczył na nogach. Nie na nogach, bo inaczej stanę odesłany do łóżka. Twoja mama chyba wciąż nie śpi, nie pozwól, by cię zobaczyła. Kuźwa! Miałeś schować w tej szafce. Tak. Dawaj. Nie chciałem jej mieć.
Wiem jak to zrobić, to zrobimy to. Myślę, że to będzie jeden z dłuższych odcinków Luciusa. Hello, Lucius. To jest jak zacząć szafki otwierać, takie no pierdolę truszwkami. No, otworzyła drzwi na dół, ona teraz pójdzie chyba na dół. Poszła do kuchni. Widzicie? Tutaj stoi McGuffin. Dobra. Mamy. Noise. Okay. Agnes. Dzięki który sobie naszego pokojówki dowiedzie się, że dlaczego grzechy główne są również zwane śmiertelnymi. Ojciec będzie zadowolony. Dobra. Be a good boy, Lucius. No potem pójdziemy do Lestera. No teraz idźmy i zatrujmy jedzenie. Mech, 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 mech. Jak to wkłada. I tu. No. Jezu, jak żaro. I co dziwne, to co oglądałem na YouTubie, żeby jak to zrobić, bo w ogóle nie wiedziałem. To było po niemiecku, co mnie zdziwiło. Kiedy Niemcy takie gry pozwalają, wypuszczają w Niemczech, nie? I to było w ogóle z całym dubbingiem niemieckim wszystko takie, what the fuck, Dying Light jest zablokowany, Hatred jest zablokowany, nie wiadomo co. High five. Yeah. Dobra, daj. Kontrola umysłu. To oczywiście człowiek, który cię muszę ponownie porozmawiać ze wszystkimi osobami przebywającymi w domu, to przygotowuje ci teraz jedzenie. Myślę, że to była Jowita, ale nie wyobrażam sobie, żeby była zdolna do czegoś takiego. Mój Boże, dlaczego to się dzieje? Why is this happening, nigga? To ja decyduję, kto do czego jest zdolny, pani Walkner. Czy nie chciałby pan dopuścić nam na kilka tygodni czasu, żeby wszystko się nieco uspokoi? Nie można tego zrobić, to jest nasz dom, chcemy wszystko naprawić. Ja sobie muszę nalać picia. Autopsy zgarzała wyrastała truta, bo przy schowaniu wszystkich domowników dało się odebrać wrażenie, że prawie każdy z nich miał powody, aby jej nie lubić. Jowita latynoska pokojówka przyniosła jej jedzenie, ale to nie było wystarczające, żeby wnieść oskarżenie. Nie miałem żadnych dowodów na to, żeby żywność została zatruta. Lada moment miało nadejść Boże Narodzenie, ja dostałem zaproszenie na wygry do pana Wagnera. Miałem pewne obawy przed siedzeniem przy jednym z Sole z człowiekiem, którym być może pomógł morderstwo, ale musiałem dowiedzieć się czegoś więcej. Nim jednak należy okazję do tego, by powiększyć coś innych stało. Żadnych świadków, żadnych dowodów. To było coś, co mogło się zdarzyć jedynie w określonych okolicznościach. Odpowiednia pogoda, odpowiednie miejsce i czas.
daddy is here. Such prodigious results. I am thoroughly impressed. Oh, thanks, daddy. I have something else to teach. What? Okay, daddy. Follow my instructions. Oh, very good. Oh, kurde. Very good? Okay, I know that's very good, mate. That was my skill. Your skills, you should avoid detection. No, okay, that was. Idziemy w kimę. Co to było? Dzisiaj będzie odcinek trochę dłuższy, jak widzicie. 4 grudnia, świąteczny poślizg. Jeszcze głowę rozwalił. Spagowało się? No nie, dobra. Myślałem, że się spagowało. Ja bym nie mógł w tym domu żyć, jakby kurwa tak mógł. Ja bym rodzicą doktor, no zielonym pozwolę. Prawda. Nie zesrę się, tato. Of course, Mr. Wagner. Alester, wygląda to, że wszyscy są na wigilijnej kolacji w jedalni, tylko Alester jest gdzie indziej. Być może uda mi się znaleźć sposób, aby pozbyć się go na zewnątrz. Prawda, chcesz Wagnera, Alistera zabijać. Takie fajne imię ma. Ta muzyka. Whee! The Rift! Hello, my boy. Hello! Będę miły. Boże. Widzicie o tym, co mówiłem. Wszystko na raz landeruje i takie kurde gówno potem wychodzą. Tutaj? What did you say? Mhm. Przynieś wino rocznik 39. Skąd? Bitch. Where the fuck is this alcohol? Czy nie ma takie ekskluzywne wina gdzieś ukryte? Czy po prostu tak sobie nie mają?
on przyniósł, bo chce te wszystkie rzeczy zdobyć. No jeszcze mogliśmy o łódź użyć. Okay. Nie no, to nie tutaj. Patrzmy co on nam mówił. Powiedz mi kurwa, gdzie jest te wino i co ci przyniosę. O, przyniosę to. Thanks. Kurwa, jak nie powiesz mi gdzie te wino, to ci kurwa nie przyniosę, no. Don't you fucking understand it? Dumb fuck. Zajebmy. Czy chcę dać mu te wino? Tak. Spiesz to. Widzieliście to? Teraz tu wszystko jest w lodzie. Teraz przyspieszało, tak? Czy o co chodzi? Tak, musimy go gdzieś pewnie... Tak, żeby on się poślizgnął, go tak zabić. W taki sposób. Żarka powietrza. To nic się nam chyba z tego nie przyda. Jak za chwilkę nie ogarnę tego, za minutę jakoś, to obejrzysz w poradnik, jak to zrobić. Naprawdę, bo oni nie dają dużo wskazówek, jak to robić. Trzeba samemu jakoś się domyślić, nie? To jest takie... niepomocne. Tutaj kurwa wino będę miał. Gdzie jest ten krzyż? O, piwnica. Też pewnie będzie jakieś zabójstwo. Ta, tu olej mogę ci kurwa przynieść jak chcesz. O, wine. Wine sila. To jest creepy. Is this it? Fucking hell. Lolek, tam dziwne dźwięki były. To chyba this wino, czy not. Jak zaniosłem te wino, to szybko obejrzę ten. Może puszczę. Kurwa, ja ci przyniosłem wino, kurwa. Dobra, zaraz się widzimy. Okej, ludzie, wiem, idziemy szybko do pokoju. Lucisa, bo tam mamy jedną rzecz, którą musimy ze sobą wziąć. Lucius, proszę. I... Kurwa, przyjdziemy tędy. W następnych 3 tygodniach coś takiego powinno się pojawić nowy unboxing na kanale. Już wam mówię, Last Guardiana edycji kolekcjonerskiej. Sobie kupuję ją. I może jeszcze będzie Little Nightmares, bo chcę sobie zagrać bardzo w Little Nightmares, która mi się spodobała. Chcę sobie kupić Preya i The Surge. I sprawdźmy, co w ogóle mówi nam o budżecie. Mogę przyjąć wiele form i mieć wiele scenariuszy, czasem upadek cały gromad. Okej, no i tak, o czym to ja mówiłem. No właśnie, The Search ostatnio wyszło, to jest tak jak ludzie mówili, nie wiem, w livestreamer oglądałem, to mówił, że to jest takie uczenie Fallouta 4 z Dark Soulsami, gra mi się bardzo podoba. Prey to mi się już wcześniej podobał, to chcę sobie kupić. No do bidonu mi się naleciał. No i ten, jak to się nazywa? Hello, my boy.
No i chcę The Little Nightmares sobie zagrać, bo mi się gierka spodobała. I... jeszcze The Last Guardian już od dawno chcę. Nie wiem. Ale stary, to poczynamy w ogóle, że powinienem być sobą zimą, na zewnątrz może być ślisko. Czy mam coś, w czym może nosić wodę, albo co? Spudziłby podejrzenia? Że ludzie chodzi zawsze w tym samym ubraniu, to jest takie załamujące. I w dwójce też będzie w takim łodzie. Na początku nie, ale potem będzie, chyba zdobędzie już znowu ten strój to. Nie, on się wywalił. Lol, to nie ogarnia, że my leżymy i nic. No nie, no widzisz, się patrzy na nas. Damn, son. Damn, son. Brutalnie. Jak zawsze. God damn it. Syk, syk, syk. O, ten mi napisał pojebane, to jest asasyn. Ale cię załamany jest. Panią grę, jestem wskazany. Jeszcze będę sobie pewnie zagram poza nagraniem, żeby zdobyć coś, na przykład otworzyć szafki i tą komnatę sobie znaleźć. Po prostu, żeby mieć już to osiągnięcie na przyszłość. Bo chcę je zdobyć, a potem nie będzie mi się chciało, może... Tak ten, to teraz jak mam szansę to być, tu można, mogę sobie rozgrywać rozdziały ponownie, to jak coś sobie tak zrobię, po prostu pogram trochę, bo zdobyłem sobie osiągnąć, nie? Oh. Tak. Tak jak mówiłem. 6 lat temu pomieliście jedną kłopotę. 7. Z tym zanim się urodzi wszystko. Oh shit. Strasznie. Suko. Detektyw McGuffin! To to. Ooh. Oh shit. Wagner Kozak. Znaczy Gaffin. I wprawdzie byłem gotów wskazać latynoską pokojówkę. Planowałem przeszukać jej pokój, mając nadzieję, że na znalezienie butelki studku na szczury pod płótką kłódki. Ale nagle było za późno. Wygląda to, że Tom Wagner, brat Charlesa, miał romans z dwiema z pokojówek. Proszę stwierdzić, co one w nim widziały. Gość tylko doił brata z pieniędzy i robił Bóg wie co w swojej małej, brudnej ciemni. Podczas przeszukania tego pomieszczenia stało się jasne, że zajmuje je chory zboczeniec. Przecież w tym domu był dzieciak. Jak mało jeszcze w tym... jeszcze wtedy o nim wiedziałem. I tak, ludzie. My sobie skończymy tutaj ten odcinek. Więc... zobaczmy tylko to. Romans ze śmiercią. 3 stycznia 1973 roku. Więc... my się budzimy.
Więc ludzie, myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, jak zawsze. Mówi dla Smak, zwracacie i na razie!